wchodzimy. Tak. Nie, moje. Dobra, dzień dobry, proszę Państwa, Mateusz Kuźniewski, witam serdecznie z Bocznego Boiska przy ulicy Bułgarskiej, przy stadionie, ale Poznań nie korzysta z tego trójka, to Michał Michalec, numer 30, Ariel Baszczyk, numer 8. Dośrodkowanie w pole karne jest tam, grający z numerem 11 w drużynie Poznania, Lecha Poznań generalnie. Ale tam nie było to najlepsze spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań, no ale teraz błąd Kostkiewicza, no i szansa dla drużyny Dobrego Głogów z dziewiątką Bartosz Machaj. Mamy dośrodkowanie w pole karne, jest Marcin Robak, jest tam również Michał Radowicz. No i zobaczył się tutaj, proszę Państwa, arbiter faulu. Marcin Robak. Już obejmuje w skiningowym meczu z dobrym głowów prowadzenie 1-0. Bardzo ładnie w kierunku Marcina Robaka. Wasielewski dał się ograć w tej sytuacji. Wasielewski, jeszcze jest okazja, ale znakomicie tam odnalazł się Lasse Nielsen i to przede wszystkim on ratuje Lechię na boisku Putnowskiego. Jest to też spotkanie absolutnie jednostronne. Dobry też całkiem nieźle broni się przed atakami Lecha Poznań. Teraz uderzenie. Zabrania. Bardzo ładnie obrońcy. Robak jeszcze położył na ziemię do końca. Dwóch napastników w kadrze na ten mecz sparingowy. No i teraz bardzo dobre zagranie Makuszewskiego. Jakim cudem nikt nie zamknął tej. Marcin Robak, uderzenie z dystansu. Dobra interwencja. No i ładna akcja Dobrego. Wrócił jednak Maciej Wilusz. Gol! Na tarciu. No i zobaczmy, jak rozegrają to zawodnicy z Głogowa. Będzie groźnie, nie, ponieważ był tam Dariusz Dudka, który zażegnał niebezpieczeństwo. I Lechici mają piłkę. Mogą skontratakować. Piłka na lewą stronę. No Marcin Robak rozpędza się z piłką. Będzie mu Łukasza Trałki, jeśli chodzi o liczby, tak jak wspominałem, najlepszym zawodnikiem tego meczu był Marcin Robak, który...